Argentyna jest dużym krajem, ale nie przekłada się to na zasadę, że w wielkim kraju opada wielki grad. A taki gigantyczny grad opadł właśnie w Argentynie. 8 lutego 2018 roku w argentyńskim miasteczku Villa Carlos Paz zapowiadał się całkiem nieźle, do momentu, kiedy nie zaczęły spadać ogromne bryły lodu z nieba. Rekordowa bryła miała 18,7 cm na 23,6 cm, a analizowano próbkę kilka miesięcy, a wszystko dzięki jednemu z mieszkańców, który sobie nie darował i taką kulę gradową schował do zamrażalnika na pamiątkę. Wiemy, że gargantuiczne bryły formują się niekiedy podczas burzy, występuje właściwa prędkość obrotowa prądu wstępującego, ale nic poza tym. Dlaczego tak się dzieje, po prostu nie wiemy. Domyślamy się, że coś powoduje, że zamiast spaść z nieba, gradzina maksymalnie długo siedzi tam na górze i przybiera na wadze. A już w końcu opadając niszczy auta, dachy domów, choć szczęśliwie żaden Argentyńczyk nie ucierpiał. Takie zjawiska mogą występować częściej, zatem jeśli będziesz świadkiem takiego gradobicia, to najpierw znajdź schronienie, a następnie zdobądź taki unikalny egzemplarz, wsuń do zamrażalnika obok schabowego i dzwoń do Instytutu Meteorologicznego się pochwalić. Mam nadzieję, że to danie na wynos Wam smakowało. Jak macie pomysł na kolejne danie, dajcie znać. To były Fakty na Wynos.